Hej, witajcie w Cyfry 5, bóstwo Anglikami na Karaibach i mamy sąsiada, widzimy tutaj Brazylię. I ja nie pamiętam, jaki Pedro jest, jaka jest Brazylia, bo przypominam, że jest taka mechanika w Cyfry 5, że każdy lider jest opisany kilkudziesięcioma parametrami. I link do tej tabelki znajdziecie w opisie, od jakiegoś czasu zawsze ją tam wrzucam i sam będę musiał zerknąć, no jaki Pedro jest. Czy jest zdradziecką gnidą? Chyba nie. Rzadko przeciwko niemu gram, nie pamiętam. Czy jest ekspansywny? Nie wiem. No ja nie będę teraz jeszcze tego sprawdzał. Ale ciekaw jestem, zobaczymy w praniu jak on się zachowuje, a potem sobie zerknę. Jak nagram te pierwsze 2-3 odcinki, bo tyle planuję właśnie. I na święta one będą. Mam nadzieję. I zobaczymy. Na razie tak w ciemno. No i też miałem mówić o tych luksusach, szanowni państwo. Zwykle jest tak, że stołeczne miasto ma standardowo dostęp do 2 unikalnych luksusów. I to jest taki dobry motyw. Standard niby, ale jest dobrze. No i my tak tutaj mamy, bo mamy wino i trufle. Drugie nasze miasto i ma też dostęp do 2 luksusów unikatowych, wielorybów i kakao, ale zwykle drugie zakłada się tam, gdzie jest chociaż jeden unikalny. Czyli tutaj mamy nadwyżkę, można powiedzieć, bo mamy już 4. Trzecie miasto też zwykle zakłada się tam, gdzie jest jeden unikalny luksus, a jak nam tu się uda założyć miasto, to będziemy mieli znów 2. Czyli łącznie 6 unikalnych na 3 miasta, czyli genialnie, prawda? No ale czwarte też się zakłada tam, gdzie jest jeden unikalny luksus, a u nas no nie będzie takiego, no bo tu są wieloryby, ale już je mamy, czyli czwarte będzie powiedzmy na 0 i piąte też się zwykle zakłada tam, gdzie jest jeden unikalny luksus, ale u nas tak nie będzie, bo ono będzie gdzieś tutaj, no i nie ma luksusu, także też na 0, także początek zapowiadał się wyśmienicie, ale potem szarość życia nam tutaj zajrzała w oczy. I suma summarum, będziemy mieli 5 miast i 6 luksusów, czyli zupełnie standardowo. 2 stołeczne, pozostałe po 1, czyli łącznie 6. Czyli zupełnie inaczej niż to było ostatnio na tych wyspach brytyjskich Celtami. Tam rzeczywiście było na bogato. Tutaj takie można mieć wrażenie, ale jest ono mylne. A jak się jeszcze nie uda tu miasto założyć, to już w ogóle będzie kicha. O, no właśnie. Żeby zanim nie szedł ten. Czekajcie. Żeby zanim nie szedł. A, zblokujmy go może. Osadnik. On tu może wleść. Kurde, on tu może wleść. Czego my teraz potrzebujemy, szanowni państwo? No mamy sąsiada, to by dobrze było mieć tych łuczników. To nam też jest potrzebne, żeby te trufle obrobić. No i oczywiście wypadałoby przed setną turą zrobić akademię, ale nie wiem, czy to się uda. Ale biblioteki trzeba będzie zrobić. Dobra, idziemy po biblioteki, a potem po łuki kompozytowe. W takiej kolejności. Okej. Mało produkcji, późno będzie akademia. Niestety. No i teraz robotnika zrobimy szybciutko, żeby to wino obrobić. Robotnik. I musimy tutaj zmienić, żeby troszkę się rozwijać. Czyli to zabierzemy, to damy. Stagnacja. Robotnik za 12. Ojejko, szkoda mi zabrać tego stąd, bo jak tak zabiorę, żeby się rozwijać, to i tak dupa. No, dobra, możemy na stagnacji zostawić. Spichlerz trzeba będzie zrobić, no i te pola obrobić, zrobić tu farmę też. Oczywiście. Ile on będzie szedł? 6 turaż.
Strasznie długo. Obserwujmy też tamto pole. Zakończył się układ z Paczakutkiem. To on jeszcze skądś dalej przyszedł. Albo przypłynął jednak. Też tak mogło być. No, to mi jest bardzo potrzebne. W sensie ten drugi ludek i to pole. I wtedy przyspieszymy, mam nadzieję. Dobra, pilnuj tutaj granicy, kurczę. Pedro, ile ma Pedro punktów? 150, 160. Patrzcie, Kołtek nam tutaj najlepiej sobie radzi. Na samym początku. I się nam szwenda ten Wilhelm... A nie, to mój. To mój, myślałem, że ten Wilhelm ma osadnik, scout. Ale cudują, kurczę. Zobaczmy, czy nie Brazylia, bo to by był zong. Możemy podejrzeć. Paczakutek, kurczę. Też sąsiad. Gdzie on jest? Chcę mu dawać złoto? Nie. Na jednostki zbieram. Ja wolę tu miasto niż tu. No bo tu są te dwa pola, a tu jest jedno. Tak najlepiej, wiecie, kanalizować atak na miasto. No i po tych trzech będzie chyba przerwa. Zrobimy akademię, choć kurde, no lepiej by było zabezpieczyć te tereny, żeby mi tu nikt nie wlazł osadnikiem. Oho, no lepiej od razu wziąć, tak, i będzie ten pomnik. No idźmy w to, idźmy w to. Dobra. Pyk, Nottingham. Pomnik darmo, o to chodzi. Produkcja, szanowni państwo. 1-1. O kurde. Ja to bym tu chciał łucznika w gruncie rzeczy. Dobra, niech to tak wisi tak na razie. Dobra, ten 7. Tu za dwie turki będzie. Dobra, musimy to wytrzymać. Nie będę tu siedział, cholera. Z tego wychodzi. Ale udało się miasto założyć. Więc jest okej. Pedro obchodzi w średniowieczu. No nie jest okej. Zdecydowanie nie jest okej. Mógłbym podejrzeć, gdzie będzie Paczakutek za chwilę. Może tak zrobię. No Floryda by była moja. Czy to jest słabe? No zależy od tego, jak wyglądają inne części świata w gruncie rzeczy. Tylko od tego. No i jakie tu jest miasto? Też jest dobre pytanie. Chci wszędzie da się podejrzeć. I bym wiedział, czy to jest Rio, czyli stołeczne chyba. Bo normalnie Brazylia jest stolicą Brazylii, a tutaj chyba jest Rio de Janeiro, z tego co pamiętam. No ale tu nie widać, jakie to miasto, tylko widać, że Brazylia. Dobra. I teraz jest 29. Oj, za dużo. Kurczę, przeliczyłem się. Bo nie liczyłem tego w gruncie rzeczy. Bo jest zadowolenie na minusie i to jest problem. Kurde, no to jest problem. Minus 12, no i to jest problem. Ale tu będzie za 5. Ale to mnie nie uratuje. O kurde. I miedź byśmy obrobili. Dobra, robię tak. Rzadko coś takiego wyczyniam, ale każda gra jest inna. Choć wiem, że dla mnie to ja tak mówię, bo dla mnie takie rzeczy są tak na tyle istotne, że aż uważam, że gra jest inna. No ale jak tak obserwujecie, no to słusznie twierdzicie, że te gry są podobne na bóstwie, bo mają taką specyfikę swoją. I dlatego był pomysł, żeby grać na tym imperatorze w grze na cuda.
czyli zupełnie innej grze. Wtedy. Dobra, jak to już będzie i tutaj będzie to wino, no to ogarniemy i tamten też przyspieszy i będzie można grać. To będę, o, za chwilę będę mógł tutaj osłużyć mokradła, także cukier też ogarniemy. Tu już mamy pomnik, ale gra nam idzie po zwierzynę. To jest niepoważne. To jest bardzo niepoważne. Średniowiecze, kurde, tu potrzebuje murów i tu potrzebuje murów. No w stolicy też, bo to zaatakują ją. Oleją inne i zaatakują stolicę. Inkowie, o nich mówię. Oni gdzieś tu mogą być. Marmur, skąd ja wam marmur wezmę? No i tu jeszcze dwa miasta. I będzie w miarę ok. Jest on jednak, się tu ciągle kręci. Ale gdzieś się skitrał i go nie widziałem wcześniej. O, suczka. Japonii tym razem nie ma. A ja nie sprawdziłem, co on w zasadzie gada. Da się to sprawdzić na wiki. Ach, może lepiej, żebym nie wiedział. Niewiedza jest błogosławieństwem. Dobra, dawaj mi to. Z Brazylią będziemy handlować. Mam nadzieję. Handel. Hola? No, on ma inne rzeczy niż ja mam, a to jest... Kontynuuj. To jest fantastyczna wiadomość, bo z jednej strony to oznacza, że mamy z kim handlować na tym etapie, no bo obrobi pewnie, zakładam, że ma pod też inne. Albo już sprzedał, no i też tak może być. Ale to też oznacza, że jak będziemy go chcieli podbijać, no to jak najbardziej warto to robić, bo on ma inne luksusy niż my. A z nami sąsiaduje, więc siłą rzeczy to on jest naszym celem. I teraz milion rzeczy mi tu tak naprawdę jest potrzebnych, bo spichlerz jest mi potrzebny, biblioteka jest mi potrzebna, łucznik jest mi potrzebny. Ja chyba postawię na bezpieczeństwo i w pierwszej kolejności zrobię łucznika. Dwóch muszę tu mieć na granicy. Chociaż kurde, jak ja sobie tutaj ustawię wszystkie jednostki, bo się obawiam Brazylii, a gdzieś tu wjazd mi zrobi paciakutek, to będzie ząb przecież jakiś straszny. O kurcze pieczone. Czyli ustawię go gdzieś tu na środku. Gdzieś tu go ustawię. Dokładnie tu go ustawię. No, dawać mi to zadowolenie. Już jedno mam, jak widzimy. A tutaj jeszcze kilka tur. Trzy. To spoko. Może być. Obozu jeszcze nie mam. Czy mam? Czy ja właśnie odkryłem obozy? Nie, jeszcze nie. Ja nie, w ogóle nie poszedłem tędy. O, to bym chciał zrobić. Kurde, patrzcie, wygląda jakby szedł. Jeszcze to pole i go zblokuje i nie przejdzie nikt. No może przepłynąć. Za tur 9. Tych lasów nie ruszam. Tu farmę mogę zrobić. Bo tu się będziemy bunkrować, tu się będziemy bić. To bym mógł wykarczować. No. Mogę tak zrobić. 5.20. A za chwilę będzie lepiej, czekajcie. Zobaczymy, jak to tam zajdzie. I tam co? Tam też łucznika i mury. Tylko bibliotekę trzeba w międzyczasie jeszcze zrobić, ja pierdziule. Dobrze, że jednak wziąłem te tradycje i ten pomnik. Bo jakbym jeszcze pomnik musiał zrobić z tak mizerną produkcją, to byłby, szanowni państwo, problem. I to poważne. No idź stąd. No Jezu, bo nie wyjdziesz. Też średniowiecze. Ach, i piramidy. Uwielbiam te początki. Uwielbiam, jak mnie gnoją. To jest ciekawe. Nie. A, dobra. Takie to jeszcze ujdzie.
Jeszcze ujdzie, tak ma być. Tak ma być. 18. Pyk. 17. Słabo. Źle. Ale się rozwija miasto. Będzie lepsze. Powoli. No mam nadzieję, że Gierka weźmie to pole. Nie będzie tu cudować. Ale Brazylia jest chyba spokojna. Chyba mam takiego dobrego sąsiada. Ja będę tym złym. Nie jak w tej poprzedniej partii, gdzie Dydona tu tam szalała. Oj, teraz złota zarabiamy. Nie no, trzeba iść po farmę. Olać na razie to wino, trzeba iść po tę farmę. Przestaje mi bulić. No, a tu możesz pływać, tak właśnie. Miło, chłopie, miło. No tego dokończymy. Tego też dokończymy. Żeby względnie bezpiecznie się czuć. Nie rób tej farmy, idź tutaj. O, ładnie, ładnie, ładnie. Za chwilę naprawdę będę czuł się bezpiecznie. Okej. Tego na razie ustawmy tu. A tego zostawmy w mieście. Dawaj farmę. Mamy plus 7. Może być. No złota to nam nie zabraknie chyba w tej partii. O, w ogóle możemy już wyłączyć te ikonki, bo świat odkryliśmy. Okej. Muszę bibliotekę najpierw, żeby akademię jako tako szybko zrobić. No i potem pewnie mury. Chociaż zobaczymy, jak to się będzie układało z tym. Pedrem, chyba się ładnie odmienia. No i co? 3 miasta na start, akademia i dopiero 2 kolejne? No bo nie ma tu luksusów, trzeba je obrobić. Chyba tak. Chyba tak robimy, szanowni państwo. Tutaj raczej nikt się... Tu ewentualnie ktoś się może połasić o te wieloryby. Na środku, w lesie, tu barby się mogą pojawić gdzieś. Więc chcemy zrobić tą jednostką światło. Żeby mgły wojny nie było i żeby tutaj barby się nie mogły pojawić. No i jednocześnie będę miał blisko do Nottingham i Londynu w razie czego. 2 obywateli. Osadnik. Nie no, trzeba zrobić tę bibliotekę, żeby już tę naukę zbierać. Na razie będzie tylko plus 1, to tam też szału to nie robi. Ale tutaj za chwilę będzie farma, przyspieszymy. Dobra, zróbmy. Oj, bym kurczę. Przegapił. O, ile jeszcze? 4 tury. Dobra, to... No, tu nie chcę karczować. A nie chcę też kupować, bo będę potrzebował złota na przezbrojenie tych moich łuczników. Dobra, ja tu se poczekam cierpliwie te 4 tury. Mogłem zacząć farmę w sumie, 2 tury. No, kurczę. Źle to wyliczyłem, bo nie liczyłem, tylko tak na pamięć trochę zagrałem. O, dobra. A, tu jest. Na drugiej krawędzi świata. Ej, to nie może być Ameryka Południowa. Bez kitu, to teraz to widzę, że to nie będzie tak chyba. To już Kuba tak mi wygląda. Ej, nie wiem. Skalę tych mapy ciężko ogarnąć. Ta Wielka Brytania bardzo cud... A nie, patrzcie, mogę osuszyć mokradła. Zaraz. A jak się robi farmę, to oni osuszają? Usunię z tego pola mokradło. A, to ja to świetnie zrobiłem. Głupi to ma zawsze szczęście. Więcej szczęścia niż rozumu. Nie no, ta mapa mnie teraz zaskoczyła. To ja nie wiem, jak ona wygląda. Ale to właśnie o to mi chodziło, dlatego nie sprawdzałem. R
religia. No kapliczkę też by wypadało zrobić, panteon założyć. Może w plantację bym poszedł, albo obozy? Plantacji, obozów tu 4 widzimy. W obozy trzeba iść. Dobra, kapliczkę jeszcze zrobimy po... Kurda, nawet ją wcześniej chyba zrobimy. Fajny panteon bym chciał zgarnąć. Wierzenia. Kurde, te to się już rozwinęli. Siła ostrzału miasta, panteon. 2 nauki, 1 kultury z plantacji. No to nam odpada, to już wiemy. 2 wiary z kamieniołomów. I z pól pustyni. Ciekawe. Dobra, czyli obozy mogą być moje. I to by było ok. To by było bardzo ok. Dobra, tu 33. Tu będzie dramat z tą akademią. Biblioteką. Nie, tu ją chyba kupię. Mam 6. O, fantastycznie. No i może być to pole na razie. Okidoki, ty to sobie siedź na czuwaniu. 190. Zakup, ile ona kosztuje? 400. No to sporo. Ale możliwe, że będzie warto taki manewr wykonać. No tu jeszcze dużo złota jest. I z pól, i potem ewentualnie z handlu. A tylko jednostki będzie trzeba przezbroić też, kurcze pieczone. Hagia Sofia. Boże, jak oni zapierdzielają. To będzie kolejna trudna gra. Najcudowniejsi ludzie świata. Paczakutek ma 2, Pedro ma 2. Nie no, Pedra będzie trzeba podbić, a absolutnie. Ojejko. Znowu mi zadowolenie potrzebne. O, dobrze, gierka nie oszukała tym razem. Bardzo, kurde, dobrze. Rozbijamy się wreszcie. Powoli, bo powoli, ale zawsze coś. Idźmy po te wino. Jedno, drugie. A potem hurtem świnioki obrobimy. A tu zaczniemy od kakao. To nie prędko. Może glugę? Nie no, wypadałoby odkryć. Choć tak się składa, że mam tę lądową część mapy wyspiarskiej. Ja nie lubię map morskich, a one nie lubią mnie, jest jak widać. Ale nie narzekam na tę Florydę. No żelaza nie ma, to jest problem oczywiście. Tam jest ta produkcja i niech tak wisi na razie. Okej, okay, 1 złota i minus 1 z niezadowolenia. To mi się podoba. Nawet bardziej wezmę to niż to. To jest oczywiście lepsze, ale zależy mi na zadowoleniu. Bo będzie w tej grze, może nie z nim, nie to, że problem, no ale nie jest na bogato, tak jak to było ostatnim razem. Także musimy wypracować nadwyżkę, bo tak, tutaj za jedną turę ludek, no tutaj trochę zejdzie niestety. Tu za 9, no już będzie tylko 1. A to nie wiem, sprzedamy pewnie, zobaczymy. Katapulty żadnej tu nie widać jeszcze, niczego takiego. Nie widziałem, żeby Pedro miał żelazo, no będziemy zaglądać. Co on tam kombinuje. Ale on jest chyba zdrowy psychicznie. I taki, wiecie, pokojowy. Więc chyba nie powinien mnie atakować. 2-1. Tu w ogóle produkcji nie ma. Tur. No nie ma bata. Będę musiał to kupić.
a zacznę to robić te mury. Bo to miasto jest chyba najbardziej narażone. To taki przyczółek to jest. No. Wysunięta kasztelania, kurde. No, nie kombinuj, cholero. Tylko gorzej, jak mnie zaatakuje i będę musiał przezbroić te jednostki i nie będę miał za co kupić biblioteki, ani nie będę jej robił też w tym czasie i zrobię akademię w 150 turze. To jest czarny scenariusz, który niestety ma szansę się wydarzyć. Czy gierka mi idzie po to pole? Lubię, że w Civ 5 tak to robi, ale nie idzie po to pole. Szkoda. Szkoda, bardzo szkoda nawet. Ale ona jeszcze może zmienić zdanie, gierka. Bo w Civ 5 to tak idzie, wiecie, okręgiem. Na początku może wziąć tylko pola w promieniu jednego pola od centrum. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niekoniecznie w takiej kolejności, ale musi wszystkie wziąć, żeby mogła iść na po pola w promieniu dwóch pól od centrum. Czyli 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Jak weźmie wszystkie, dopiero będzie mogła iść po trzecie. A w Civ 5, no, gierka potrafi sama z siebie, wiecie, iść po takie pole 1, 2, 3. Na przykład na to po to mogłaby iść. Się uprzeć i wziąć to, to i to, albo to. A zostawić pole, wiecie, tutaj niedaleko, w promieniu dwóch. No akurat miasto się zakłada z promieniem jednego, to tam trochę na początku przesadziłem z tymi promieniami. Od dwóch się liczy, nie od jednego oczywiście. No ale każdy wie, o co chodzi, no. No z tymi to się już będę czuł bezpiecznie. Tylko, że ja długo ich nie będę miał w gruncie rzeczy. Oj. 9 turek tutaj. Już zbieramy na Panteon. A i wreszcie będzie ten robotnik. Na to liczyłem. I to jest bardzo dobry układ. Na dokładnie taki liczyłem. Ambasada i złoto. No, chociaż to bym też się z nim powymieniał, gdyby miał. Ale jak nie ma, to na razie odpuśćmy. Potrzebuję tego złota, muszę kupić tę bibliotekę. No i wiemy, że on jest kurde gdzie? W Teksasie. No ładnie tu. No, 6 zadowolenia, szanowni państwo. Ale my potrzebujemy tej produkcji. A dobra, jest spoko. Za 4 turki będzie ludek. I tak może być. I weźmiemy sobie to pole. A ty, panie kolego, teraz idź to obrób. Bo ty będziesz w stanie to obrobić za... Idealnie. Idealnie. Akurat 5 tur tam dotrze. 3 dotrze. A to... W sumie mogę zmienić. Mogę, nie śpieszy mi się aż tak. Jak od razu wyczaił, że mam to wino, nie? Skurkowany. No i co potem? Młyn by się przydało. Może, bo to produkcja zawsze jakaś. I potem pewnie akademia. No i co tu kombinujesz? Też żelaza nie masz? Dobra, sprawdźmy. Pedro, Andel. Hola? No nie widać. Kontynuuj. Nie wiem, czy chcę mu dawać. Ja bym się chętnie... Nie, dobra, poczekam na to moje wino i może mu sprzedam. Może sam się zgłosi. Jak będzie dawał ambasadę i 6, to biorę. Dobra, nie będzie źle. Tu 13 biblioteka. Tu 8, a tu zaraz kupię. To może zdążę przed setną turą, tylko ten młyn bym chciał skończyć. Jednak. Bo tu nie ma tej produkcji, tartak jeszcze można zrobić. O, to będziemy za chwilę obrabiali po tym winie. Nie, no trzeba będzie iść po trufle przecież. I tu ewentualnie kombinować z produkcją, przestawiać pole na czas budowy Akademii Narodowej.
Tak chyba zrobię. Taki mam plan. A on tu chyba zaraz utknie. I po Akademii Dwóch Osadników szybciutko robimy, szanowni państwo. Taki też jest plan. Głupio się to nie wydaje. Ach, cudują. Ja nawet nie myślę o żadnym cudzie. Nie na tym etapie gry. Jeszcze jeden. Okej. Ej, za jedną turkę będzie. A, ja tu nie muszę karczować tego lasu. Czyli tu poczekamy, tak? Nie usunie mi. Dobra, to czekamy. O! 38 tur! Dobra, czekamy tę dyszkę na tę bibliotekę. Będzie jako tako przyzwoicie, myślę. Czy my to chcemy blokować? Tu potem tartak zrobimy, to nie blokujemy tego na razie. Tu też tak ma być. Za jedną turę będzie ludek, damy go tutaj. No i tu tak ma być. Coś tu jeszcze w razie czego pokombinujemy może. Nie no, trzeba będzie zrobić ten młyn na pewno. No dobra, w takiej kolejności. W takiej kolejności. Czy tutaj coś się polepszyło? O, jesteśmy nie ostatni, jeśli chodzi o ląd i akceptację. Także nie ma dramatu. Na punkty. O, dramat. Pedro ma mało, dobrze. To dobrze wróży, szanowni państwo. No, powoli odkrywamy. Ciekawie ta mapka wygląda, podoba mi się. Przegląd dyplo, jeszcze zerknijmy. Daleko wielki mur, to dobrze, spokojnie, nie martwimy się. Jakbym miał wielki mur, Pedro, to bym rozpaczał. I pobożność wziął, ta wolność 5, już tradycja, tak jak ja już ma 5. Paczakutek, tradycja i szaleje z cudami, bo ma 3. No to na razie tyle. No nie ma z kim handlować niestety, pojedyncze sztuki mają. Mogą albo mieć pojedyncze, nieobrabione więcej na przykład, albo już handlują ze sobą. Też tak może być. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.